Ona powinna Dobra. Ona Kolina powinna z Najmanem. No, bo ona jest tym... Chłopa? Ten kolega. Ach, ten blondyn. Ten wróżka? Nie, ten, co tam czasami z nią jest na tych filmikach. A to ja nie wiem, muszę czasem przed nie zdążyłam tam zobaczyć. No. Ale może się jakoś znajdzie. A ty słuchaj, bo ty jesteś taka celebrytka. Ty wiesz, co się w ogóle stało z tą polską Barbie? Którą? Tą, co tą polską... robiła z, te usta? Barbie, która była... No, nie i była wiem, ona... Z... Ona nie ma, zniknęła. Ona już nie ma Instagram chyba. Ona chyba już... Nie, ale to chyba ty, ale to chyba było też prowokacja w Polsce, bo w Polsce możesz się łatwo sprzedać w telewizji. Szybko. Może znalazła jakiegoś chłopa. No. Wiesz, a może znalazła jakiegoś... Słuchaj, no. Co sądzisz, jakbyś dostała jakąś rolę w Polsce? Gdzie byś chciała zagrać? No, zależy. W Paradokumencie, kurwa. A w tym? A w ekipie Warszawy? Warszaw Show? Kochana, gdyby nie moje luby, to może bym się odważyła, ale niestety no, nie mogłabym mu tego zrobić, bo on jest taki sweet, że no, choćbym chciała, czy nie mogę, no nie mogłabym iść do ekipa z Warszawy. Oj tam. Miłość! Love, this is love! A, nie! Ten. Karolina by się nadała na Temptation Island. Wiesz, że zgłosiłem się do Temptation Island. Nie wiem, no zobaczymy, no bo teraz się pozgłaszałam do wielu tam produkcji i programów, więc zobaczymy, gdzie to pyknie. I z kim ty pójdzie? Nie, tam możesz iść jako singiel. A no. A ty czemu nie chcesz iść? Nie, kochana, co ty? Ja się już kurwa ruchałam stroje chłopaków z Temptation Island. O, widzisz. No. Sex on the beach. O, no. Ale ja, wiesz co? Polskie kurwa te Sex on the beach, czy Love, czy jak to było? Love coś? Island. Love Island. U nas jest fajnie. A no, to inaczej tutaj nasze jest. Są... Nasze są takie... fajniejsze. Tak, bo oni tutaj z Holandii to są dziwni w ogóle. Rysie z klanu totalne. No, tutaj to jest, wiesz, high class, nie? Tak, bo tutaj musisz być szczupła tu, a jedź ty. A oni w ogóle lubią strasznie naturel też dziewczyny i takie my dziewczyny nie pasujemy tutaj, bo oni tutaj, jak ja wysyłam do castingów, oni chcą strasznie naturalne dziewczyny. Tak, kurwa, tak, naturalne dziewczyny, ale muszą mieć Brazilian body, cyca muszą mieć, włosy wyczepione, solara musi być, musisz być bardzo miła i wulgarna. Tak, i zero makeup. No. Prawie, no, takie natural, baby. No, to takie wiesz. A my niestety jesteśmy bad bitches i niestety nie pasujemy do takiego środowiska. No i chuj, no wola. Bo my mamy gdzieś tam polskie korzenie, ale ja jestem tutaj wychowana i ja mam ten, jak to się mówi, achterbaksekant, wiesz o co chodzi, jak gadam na przykład. Taką hard to get, o. No tak, kochana, bo to tak musi być. A to ty całe życie mieszkasz w Belgii? Tak, jak miałam 5 lat. O, no to już długo tam już siedzisz. No, a teraz mam 28, honey, no. No ja mam 29, a wyglądam na 80. Może jakiś kurwa mi zrobi operation facjata. A co ci się w ogóle tak stało, że przyjechałaś w ogóle tam do tej Holandii? Fajnie było w Polsce, czy? Nie, ja wypracowałam w Niemczech najpierw, wiesz? No. No i później poznałam miłość. W Holandii byłam z koleżanką, poznałam Love, czyli jego bad boya ojca małej i to zostałam. No, no bad boya, no. No a teraz jeszcze bym chciała, czy nie chciała, to bym musiała zostać, no bo niestety moje dziecko jest tutaj, tu trzeba siedzieć.
No, o Jezus. Ale jak będzie miała 18 lat, to będzie mogła sama wybrać, nie? Wcześniej będzie mogła, no ale wiesz, moje lata tracą się, moje tracę, uciekają, ja już młoda nie będę. I ja mówię, nie na darmo się mówi, że życie zaczyna się po 40. No, ale bo wiesz, to się tak też tak wydaje przykre, co nie? Bo to, co osiągnęłaś kiedyś w Polsce i no. Wszystko, a teraz wszystko na dupę poszło, nie? Trudno, kochana, wiesz, no co zrobić, ja ci powiem, ja wiem, że jakbym była w innym miejscu, to na pewno bym miała inaczej w ogóle wszystko wyglądało, no ale niestety jestem tutaj jakby uziemiona i dlatego mi to wszystko nie wychodzi, bo po prostu jest czas na nowe miejsce, nowych ludzi i nowe powietrze. To nic się nie zmieni, póki ja tu będę tkwiła, to zawsze będę w dupie po same nogi, taka prawda, nic się nie zmieni. Ale to musisz, wiesz... Wiesz, jak to jest za granicą? Czym starsza jesteś, czym więcej oni tutaj, wiesz. No, ale wiesz, o co chodzi? Mi brakuje życia, bo tak naprawdę, że ta młodość, wiesz, teraz już będę 30, młodość mi mija, ja w ogóle siedzę jak jakaś stara babcia w domu od lat. No, szkurde. No. Nie, to nie moje życie. To nie dla mnie. Bo tak, wiesz, ja też tak zawsze mówię, ja mam 28 lat, a ten... Moje niektóre koleżanki to one jeszcze nigdy nie pracowały, a ja mówię, a gdzie jest pensjon? Tak. No, gdzie jest pensjon? Gdzie się narobisz? I życie leci niestety. Leci, a Sugar Daddy nie będzie chciał już takich, kurwa, wiesz. Starych rasz. Bo są kolejne, nie? Ja dlatego, dlatego ja mówię, że tu trzeba dziadka takiego już niebrawego, jak Anna Nicola Smith. Miała, woziła go do bankomata i on był cudowny. No, a ja słyszałam kiedyś u koleżanki, bo ona ma też takiego dziadka, co nie? No. I wiesz, co ona robi? Ona jak mówi, ona go zaprowadza tam do jadalni, tam wiesz, ona take away, tylko na take away. On mówi, a ma, co lekker kuk, i wiesz, ona to tak wykorzystuje, nie? No wiadomo, no a co, a taki dziad, to przecież on dobrze wie, po co bierze młodą. Przecież... No ona, słuchaj, ona z verpflichtkundige kładą spać dziada, a ona mówi, że ona schaci kan en extreme batschepaka, a ona idzie na wiesz. No. Kurwa mać. No a co myślałaś, że będziesz z dziadkiem siedziała i będzie całe życie przy dziadku siedzieć? No. Ruski to wiedzą, co mają robić, nie? One wiedzą, jak tu się zająć dziadami i te dziady takie z verliebt strasznie. No, ale wiesz czemu? Bo one są strasznie z charakteru spokojne, one nie są tak jak my jesteśmy takie temperamentne, krzykliwe Polki. Tak, tak. A one są, i my mamy wiecznie swoje zdanie, a one są cichy. A jak im coś nie pasi, to one mówią, o, jest okej. No, i one grają głupie, że są takie dobre i one na tym zyskują, a my tracimy, bo my jesteśmy niestety takie właśnie wariatki. No. I po drugie, tam... nie ma Karola, nie ma. One zawsze wygrywają, kurwa. Tak, bo, o, ale to mówię, zawsze, i to mi mówiła zawsze pani kiedyś, jak pracowałam w sklepie, pokorne ciele dwie matki się, i to prawda. Ja zawsze miałam taką koleżankę, ona się z każdym kurwiła i w ogóle, ale ona grała do każdego dziewicę Maryjną i była bardzo ładna i wszyscy, że ją kochają. O Jezus! Wszyscy tam, kurwa, buty jej kopywali, walczyli o nią, jak, kurwa, koguty. Ja mówię... A nie pamięta, jak kurwa w Rosji jadła kurwa chleb z ogórkiem, a teraz to kurwa nie, bo ona tylko ostrygi kurwa i krewetek, wiesz. Ja krewetek nie lubię, ale ostrygi lubię, wolałabym kalmar, jak już te kurwa ostrygi, jak te kurwa krewetki, ale na przykład kawior nie smakuje. Nie? Nie dla mnie. Ja znowu lubię bardzo drugie szampany, Dom Perignon, Crystal. Ja lubię. Dom Perignon miałam Lawrence. W Dom Perignon miałam raz w życiu, spróbowałam w Ameryk. No niestety Crystala jeszcze nie spróbowałam. Może kiedyś Bóg da. No i tam. Bo to tak, kochana, trzeba. A wiesz, jak tutaj idziesz do polskiego sklepu, co nie? No to masz ochotę na przykład na wino słodkie i wiesz co, jak ja wchodzę, ale słuchaj, wiesz co, jak ja wchodzę na Life'a, to oni mówią, a była w Biedronce, bo kupiła najtańsze wino. U nas to nie ma, że to jest kurwa najtańsze wino, nie? Kurwa, tu nawet kurwa w Lidlu jest drogie. No. Ja dzisiaj byłam, i najtańsze wino co najmniej 3 euro, co najmniej 3 euro i to jeszcze jakieś własnej roboty, nie jakiś kurde luksus.
Łaj, i znalazłaś w ogóle tą kartę? Nie, nie znalazłam, zablokowałam. Kochana, zablokowałam. Zablokowałam. No. Bo ty mówiłaś mi tam, bo ty tam coś mówiłaś, że ten, że zawsze masz pod górkę. No, kurwa. To nie zawsze. Ja chyba zawsze. Tak, nie? Ale powiem ci, bo ja taka rozszczepana jestem, dlatego mi zawsze tak jest, bo ja wiecznie, kurde, coś muszę zrobić i to sama sobie te problemy często tworzę, bo jestem taka rozszczepana, nie rustik i to je, nie gubi czasu. I też o, nie wyparzył na mordę, ja zawsze powiem, co myślę i później, kurwa, tracę, zamiast pomyśleć trzy razy. No voilà, bo tutaj trzeba, wiesz, tutaj trzeba slemy, kurwa, slema, slem, nie? Tak, a ja zaraz powiem, co myślę i chuj, koniec bajabongo. No, tutaj to zawsze to jest. A tu ja z grubej rury walę, o co kamana, nie chce mi się tu spilen i dupa. A u was są, a słuchaj, a polskie sklepy są u was fajne? Są. A drogie? Nie. Mhm. Ale tylko są spożywcze, nie? Aha, a takie szampony, kosmetyki? To są, w polskim sklepie są, ale to bardziej są w Kerkradę, bo w groszku mało jest. A u was też jest groszek. Tak, ale to jest Kerkrada. W Kerkradę, tam się jakieś a groszek mieszka. To był... Ten, słuchaj, ty wiesz, dlaczego oni zmienili z Biedronki na groszek? No bo, nie wiem. No bo Turcy robili, wiesz... Problemy? Problemy i było bardzo dużo też rzeczy przeterminowanych. Ale to zawsze są, kurwa, w tych groszkach. Ja już nieraz, wiesz co, kiedyś kupiłam mięso, a ja tam, kurwa, tak jebało mięso mielone, ja to wyrąbałam, tak śmierdziało, jak normalnie, nie wiadomo, z jakiejś, kurde, skarpy starego dziada. No. Później kupiłam coś i tam larwa była. Ja pierdolę. Ale to właśnie to jest tak, to jest właśnie tak. Bo wiesz, to jest chleb. Oni tego towaru nawiozą i to jest niedobrze, a w tym tutaj, a w Herlen to jest mały sklepik i oni mają zawsze świeże, bo to się wszystko sprzedaje. No, no, no. Ja, tak, to jest tak jak ja kupiłam, kurwa, szmalec, a się okazało nie wiadomo co to jest. Szmalec, no szmalec, szmalu, no szmalec, tak się kurwa. Tam, wie. Szmalec kupiłam, no bo miałam ochotę, wiesz, na szmalec taki z jajkiem, wiesz? Kochana, szmalec! Szmalec! Smalec! S, nie szysz, smalec! Smalec, ja pierdolę. No, szmalec, szmalec to jest kasa! Szmal! Szmalec! No! Szmalec! No, no, no i kurwa, miałam ochotę na, i miałam ochotę na ten, na jajecznicę z jajkiem, co nie? I se kupiłam kiełbaskę taką, co nie? O, ja lubiłam. A ja mówię, kurwa, dlaczego ta kiełbasa jest taka po anzekam, ty widz? No bo ona już stara, zdzieciała. I to kurwa było przepleślone, ja ci kurwa biorę bagaż, biorę tą kiełbachę kurwa, ja mówię i na ladę, tam były ludzie, ja nie patrzę. Noch extra schamte, noch extra schamte. A ona mi mówi, a co pani taka zła? Ja mówię, a co to pani sprzedaje? Chciała, żeby pani miała salmonelę? Ja panią podam. Heel live op de ziekenkasse, met. Heel live, ne? To ona poszła do snu. To ona poszła, kurwa. Umyła ci, kurwa, umyła ci. I kurwa, była nowa kiełbasa, bo z odpakowania, kurwa. Ale ja wiem, że oni też myją w tych polskich sklepach nieraz kiełbacha. No, no. Tutaj to, no, 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 no. Myją mi na ladę, aby czysto było. Tak jak tutaj na przykład jest, tutaj jest na przykład polska restauracja, smaczne i tam ja mówię, ja byłam tam pierwszy raz, ale wiesz jaką ja hitę zrobiłam? Całą kurwa kart, menu kart zamówiłam. O, widzisz? A, no i wie ile to kosztowało? Ze styguru. No sawacy, nie? Ja się czułam po prostu jak Magda. Ja się czułam Magda jak Magda Gessler, tak. Wszystko kurwa wytestowałam. Ja mówię pierogi. Pierogi z mięsem, z grzybami wziąłam i z o, serem. Patrz, ale zobacz co jedyne ładne na tym spacerze. Widzisz jaki piękny księżyc? Jest pełnia. No, jak zawsze, ty to zawsze masz szczęście.
I ten, i ja mówię, bo tam były te pierogi, co nie? Ja wszystkie te pierogi, ja mówię, otwieram te pierogi, ja mówię, ja pierdolę, co to jest za mięso? A ona mi mówi, to mięso jest z rosołu. Ja mówię, no to już kurwa odpada, bo prawdziwe pierogi to są z fanki hakt, a nie kurwa skóry. Te pierogi z serem, wiesz jak one smakowały, kurwa? Same kartofle wciśnięte, szczykowką. Ani coś cię nie słychać. Nie słychać cię. Nie. Poczekaj, a teraz? Musisz się wyłączyć. A no teraz jest, no. Bo mi się włączyło, że mikrofon stop. Styl był. No. No. Bo no. Koleżanka... I słyszałaś nie... teraz, czy... Tak, że te niedobre. Ja mówię, one wtedy smakują jak żygi. Jak są no. same zimniole. No. Ale ty się nie śmiesz, że ja zamówiłam od znajomej placka po węgiersku. Ona bardzo dobrze gotuje. I raz to nie pojechałam, mówię, ten placek taki duży. Ja otwieram, a w środku kurwa ketchup i majonez! Ja wiem, co to ja. Kurwa jest! Obleczny, ja. Wyjebałam, mówię, to miał być placek po węgiersku, a tu kurwa majonezowy jesz! Obleczny! Tak, kurwa, majonez kurwa i trochę krady kurwa na tym majonezie i to jest ten, no. I majonez, ketchup i tam był jeden kurwa mały ogóreczek, jedna kurwa delikatna taka cebula, mała bo paprika jest. I kurwa obleśne i do wyrzucenia poszło obleśne. Bo kurwa, bo się ba, bo rzęsy odkleją się, kurwa cebulę kroiła pewnie. A ona mówi do mnie, że tutaj, to ona taki jej, ja mówię, no to jest, że rejsy takie same, ja chciałam pracę po węgiersku. To sama jest kurwa, ja pierdolę, to z jakiego kurwa, skąd ty jesteś kurwa, jak oni tak jedzą, bieda kurwa? Bida, po prostu bida. Bida w... Nie, no masakra. Ja mówię, i później zagotuj coś dobrego. No. Albo zakup. Ludziom nie... To jest taka też... kurwa... No dobra, do tego z menu to było też żurek, kurwa. Ja w życiu nie jadłam, kurwa, żurku z marchewką, kurwa. Oj, chuj. I z... Co to było? Jakieś, kurwa, ja nie... I spre. Nigdy, kurwa. No ale widzisz, ludzie dodają i dupa w końcu. No więc jest jedna gwiazda na niebie, nad tym księżycem no. I ona jest tak jakby oświetlona tak białym, bo tak akurat chmura stoi, że jest biała. Wygląda to tak cringe. No. Ale tutaj w ogóle jakie zadupie, ej ja pierdolę. A co sądzisz o jedzeniu breakfast? Nie breakfast, tylko junk food. Ale wiesz co, tutaj nie ma za bardzo tak. Nie ma? Ja powiem ci, że tutaj nawet dieta pudełkowa nie dojeżdża. Ja pierdolę. No to naprawdę, Karolina, musisz swojego dziada się wyprowadzić. W Rotterdamie, z Rotterdamu dalej do Roermond wożą. Dieta no. pudełkowa, tu nawet dupa nic ci nie przyjedzie. Ja pierdolę. To jest za dupie. To jest, no zobacz, ja ile przeszłam. Kurwa, Karola, to jakbyś miała ten, jak to się mówi, jakbyś miała kurwa pracę, kurwa, z Instagramem, to gdzie by ci paczki, kurwa, dawali? Ja pierdolę. Idź ty, no, daj spokój, tu już, że w ogóle, a idź pan w kij, to jest taki dramat życiowy, że nie. Mm. A ty, Karolina, coś mówiłaś ostatnio o operacji w Niderlandce, co nie? No. Polecają healthy in Turkey. Ja taka... była, ale ja byłam w Turkaju. I? No i wiesz co, ja przytyłam i tak po operacji, byłam w Turkaju. No. Robiłam 5 zabiegów na raz, byłam. No. No. Tam gdzie też ta Laluna, u tego samego no. lekarza, no ale no. ja mówię, jak człowiek przytył, no to dupa. Ale ty wiesz, że możesz na przykład zrobić z twojego backvet opiekun? Ja mam, tak zrobione. Masz? Tak, tylko że wiesz o co chodzi? U mnie to jest, że no ja nie wiem, no zaczęła normalnie jeść, no i dupa poszło. Łaję. Pataka jesteś bardzo inteligencyjna person, wszystko masz, a takiego dziada kurwa trzymasz. Ja... Ale ja ci powiem, że ja tu bym bez niego zwariowała, ja tu siedziała sama cały czas, co chwilę jakieś koleżanki, co u mnie na Krzywy Ryj mieszkały, ja wiecznie, kurde, i on jaki jest, ale na mnie chociaż nie żaruje, wiesz. Mm. Bo tutaj taka bida aż piszczy. Czy chociaż do tego Nowego Jorku poleciał i było pięknie, a tu oba... Bajo. Ale ci nie się myśli, że poznałam
na tym, w tym Nowym Jorku. Przez no. Badu takiego ciapaka i on się zauroczył. Ciapak mi do dzisiaj pisze, ja go widziałam 5 minut może, on do dzisiaj pisze, żebym przyjechała do niego, bo on będzie tu Mary. No to Mary, kurwa, dawaj kredyt kart, wszystkie karty, kurwa, Mary. To on, kurwa, kredyt kart, ciapa, kurwa, kredyt kart, kurde. Ja mówię do niego, najpierw to się dorób, a potem Mary będzie. A pewnie, kurwa, ten ciapak, wiesz co ma w tej Ameryce, czy gdzie to mieszka, kurwa, chłono nachtwinką. Ta, przestań, on do mnie mówi, że on będzie handlował tymi czapkami z Daszkiem. Ja mówię, ja pierdolę. Ale mi kurwa daddy. Daddy, ta, czapkami. I ja będę, czujesz, ja do, tutaj do, z Ameryki przyjeżdżam i mówię, tu na Instagramie mówię, tu czapki macie. Ja w tym Ameryce, na tym rynku tam. I'm single. No. What do you want? O, jaki piękny księżyc. Zaraz. O, patrzcie, świeci. A tak jakbyś miała ten, tak, Karolcie, jakbyś miała dwa marzenia, jakie byś sobie wzięła? O, dwa marzenia, takie normalne. No to taką stabilizację życiową. No. Na pewno to by było marzenie. No. I jakieś... A i żeby moja mała była przy mnie cały czas. O, i to takie, żeśmy miały stabilizację i sobie żyły już szczęśliwie. No i nie musi być jakiś milioner, aby miał jakąś chałupę ładną. Aby no. Nam niczego nie brakowało. Ja jestem do pracy i wszystko jest picabelo, on jakiś fajny, a może nie musi być, może być jakiś starszy, ale taki fajny. No taki daddy, nie? Ale też no nie na wózku, bo też czasami się też... Nie, jakiś taki fajny, przystojny. No. Taki, no, wiesz, fajny jak... taki. I by było od razu życie w Madrycie. A tu dupa. A co to było ostatnio, że ty grałaś w jakichś pornolach, jesteś w jakichś stronach, czy coś? A przestań. Kochana. Było, mi się minęło. To nie chciało wierzyć. Wiesz co, było, minęło, ja to mówię. Co było, to nie było, już się nie pisze w rejestr. No, a w internecie zawsze wszystko zostaje. Życie się toczy dalej. Jakby ten daddy był i tak było, jak ludzie myślą, to ja bym teraz... No. Kochana, głos wyłączyłaś. No, okay. Jest okej. Okay. Nie, już jestem, bo koleżanka powiedziała, ja wie, jakby było, to bym w Porsche zapierdalała, jakby ludzie, jakby się, ja bym ci powiem tak, ja bym chociaż chciała, żeby te ploty się chociaż sprawdziło, jak ludzie mówią. No. To by było, Boże, zumo. A te, kurwa, co te loto puszczają, to, kurwa, kto? Które, kurwa, będą za chwilę ziemię gryzły. Tak, bo to jakby się mi te plotki wszystkich ludzi spełniały, to ja bym miała życie jak w Madrycie. No. Kurwa, i ja bym Porsche posuwała i to tych sponsorów, jak one tam piszą, że ja tych sponsorów nie umiem. A w Polsce myślę, że kurwa pieniądze z nieba lecą. Tak, a tu chuj, ani sponsorów, ani niczego. Kurwa, bo ty musisz, kurwa, belastingi płacić, nawet musisz, kurwa, płacić, że oddychasz, kurwa, na ulicy. Ja no w ogóle, to nawet bezdomni nie mają dobrze. No. Ale oni tu myślą, że wiesz... O, ja tutaj, ja, o Jezu, ja tutaj będę z tymi, tutaj naprzeciwko, to już teraz ciemno, ale tu są kozy. Jest taki domek i ja będę z tymi kozami, to... Słuchaj, u was jest duży też cygynes? To jest nie, mało, bo dlatego, że to jest mało tych cygonów. Oni to są kurwa, co nie? Wow. Już jestem, bo ten mój się kurwa zesra. Już myślał, że ja może gdzieś na Grambi pojechała na impreza. Ja tam, taka no. Ta kurwa chyba tu na Buderaje do kogoś. Muzykę no. Sobie puszczę i będę imprezę. Ale co on taki kurwa, co, żebyś siedziała kurwa jak ta kura domowa w domu? Nie, bo wie, że on sam. Ja mówię, ale ja nie będę w domu siedziała cały czas kurwa, jak tutaj nic nie ma. No. O, ja tu piszę, nie, kochana, nie chcę się widać z Rafaelą, bo Rafaela to ja obawiam się, żeby mnie kurwa utukła tam jak stare kurwa jabłko. Gonka by się dała tam jak Rafalala będzie się bić z Andrzejem Gołotą. Tak, ona by Gonka się dała i chuj, i leżem. Ale wiesz co, ja tam też wyczytałam, że
dużo tych bokserów też siedzi, kurwa, na tym Roxy, się umawiałem, kurwa, też z tymi szymelami, no, trącami. No, kochana, myślisz, że co, jak chodzą do Moniki, gdzie ona ma takie zęby? Przecież tyle no, ładnych... jeszcze płacą. I jak tam jest tyle dziewczyn, przecież na Roxie to tam dziewczyny niektóre nie dosyć, że ładne, to jeszcze tak mają... cheap price, ale, to jest, ale, to ona, ale to jest shimmer z Krakowa. A ona jest z Krakowa? No. No. Wiecie co ja mam z okiem? Miałam Whimper Extensions i miałam on sticking i mi kleje, wiesz. Ładnie Ola wygląda, wy już się musicie do wszystkiego przyczepić, wy to wszystko. Oni to wszystko muszą skomentować, kurwa. No. No. Najlepsze jest Monika na tajemniczy potwór. Ktoś założył Monice konto tajemniczy no. potwór. I pisze, że najlepsze jest Monika zjadła zęby. Zjadła. Ja. Ale ktoś mi powiedział, że... Czekaj, ja idę sobie wziąć soczek, czekaj. Dobra. Mi ktoś powiedział, że Monika miała zbiórkę za dom i że tam na zęby się uzbierała, tylko ona, że Ada przechulała z tego, co ktoś mi mówił. O Jezus! Hej, Valerie, jest mi Monika i chuj. Hej, hello! Nie, kochani, ludzie... Jeszcze nie dostałam, dopiero będę miała rozmowę. No, kochani, jeżeli mnie zablokowali konferencję z wami, nie mogę. Nie mogę live'u prowadzić. Niestety. A ona będzie się teraz napierdzielać i wypiepnął, ale kochani, ja wam powiem tak, nie ukrywajmy, ale Majdan, Najman to bierze, bo nie ma kogo wziąć, tak naprawdę ludzie nie chcą u niego walczyć w większości. Ta córeczka przez otwarte. W sklepie pracowałam kiedyś, spożywczym.